Proszę Państwa, się sypnęło trailerami z gier. Nie wiem, czy to jest kwestia tego, że jest PAX, czy coś, ale obejrzyjmy sobie. Divinity Fallen Heroes. Kurde. Mój problem z Divinity jest generalnie taki, że ja nie do końca rozumiem mitologii tego świata. On jest mi, obcy jest mi ten świat, mimo że tam, no obcy mi jest ten świat i nie przyswajam go. Znaczy funkcjonuje w nim w ramach gry, ale nie bardzo oceniam tego lore całego. Ja bardzo lubię jednak RPG w tych światach, które są już znane, jak Warhammer, jak Dungeons and Dragons chociażby. No Fallouta oczywiście też nie, bo tam, no ale ten, tak wydaje mi się, że świat Divinity jest taki zbyt skomplikowany. O proszę, naprawione. Commander? Rivellon is burning. Our people decimated. The bloodless have risen, and they're dancing on our graves. But this isn't my first waltz with evil. And this time, I'm not dancing alone. We must gather a special covenant of the Godwoken and end the war dividing our people. Sacrifices must be made. Kurde, to są super gierki, wiecie, a ja nie mam czasu, żeby w nie grać. To znaczy nie mam czasu, żeby ich przechodzić. Bo na streamie one się nie oglądają za bardzo. I mimo, że ja się dobrze bawię, no to jednak mam taki... Uważam, że wtedy jestem złym streamerem, jeżeli małą grupę osób jestem w stanie tylko zadowolić, nie? A nie lubię być złym streamerem, staram się wszystko robić najlepiej, jak potrafię. A prywatnie mi nie mam czasu, bo rodzina, dzieci, życie, praca. No i myślę sobie, zarypista gierka wychodzi i ja w nią nie zagram, bo jestem stary i zajęty. A i tak mam więcej czasu na granie niż przeciętny człowiek w moim wieku. No ja bym oglądał. Wszyscy mówią, ja bym oglądał, ja chcę. Twoje vlogi są super, najlepsze w internecie, nie? Potem patrzę... Okej, to spoko. Niby są spoko, ale mało osób ogląda. No, takie deklaracje, wiecie, to się sprawdza sumarycznie. Więc bardzo bym chciał, ale nie jestem wystarczająco dobrym streamerem, żeby przy taktycznej grze turowej państwa zainteresować. To nie jest wina gry, to nie jest wina państwa, to jest wina moja. Bo ja jeszcze nie potrafię, ale może się naumiem. Kiedyś się tak mówiło, naumiem. I to było fatalne wtedy i chyba nadal jest fatalne. Więc... Outward. No właśnie tak mnie trochę kusi, żeby to sprawdzić. To jest fajne? Jest tam jakiś fajny system rozwijania postaci? No ale są na świecie streamerzy, którzy grają w takie gry, które normalnie nie cieszą się zainteresowaniem, a są oglądani. I to świadczy o tym, że oni mają umiejętności, mają charyzmę, potrafią opowiadać w każdej sytuacji. I to jest cel, do którego ja też chciałbym zmierzać. Bo zawsze jest możliwość na progres. Kiedy ćwok? Kubańczyk, to jest dobre pytanie i powoli do niego wracam, ponieważ zupdate'owałem... To już opowiadam. To się nie będzie nazywało ćwok teraz. Zupdate'owałem Twittera, to znaczy odpaliłem na komputerze nową wersję Twittera. Ona jest jako beta i ta beta ma zakładki dokładnie te same, co mam na telefonie, więc mogę sobie przeglądać na telefonie i zbierać sobie newsy i będziemy je obgadywali, więc to się będzie nazywało trochę inaczej, ale to będzie przegląd takich informacji. Skoro jesteś najlepszym streamerem w Europie, to ja bym spiął dupę i ograł, a nie marudził, że to nie będzie się oglądać. Och, pralek, ty to jesteś szlachetny rycerz na białym rumaku. Oczywiście, że spróbuję, no bo trzeba ćwiczyć te umiejętności wzbudzania państwa zainteresowania w różnych grach, ale trzeba pamiętać także o tym, że przede wszystkim trzeba wzbudzać zainteresowanie. Więc małymi kroczkami po trochu będę pokazywał takie rzeczy. Ale dopóki nie będę tego robił super dobrze, no to będę zmieniał na takie, które się lepiej oglądają.
Nie lubię Switcha. Trochę. O, to chyba to, co Mati polecał. O Boże, gra o grzybkach. Ja bardzo lubię JRPG-owy system walki. Nie za głośno? Jest... chyba trochę za głośno jest ten YouTubek, nie? No zdecydowanie jest za głośno, nie wiem czemu jest tak. Steam World... Nintendo Switch 2019. Proszę to zapisać do listy gier do przetestowania, bo ja chyba sobie w to zagram, to jest fajne. Steam World Quest. Dawno nie grałem na Switchu. To Mati, trzymaj rękę na pulsie. Gladik, no co ty to? To jest tak, że... Dobra, co to jest, bo World War Z, Stories in Tokyo. No to chyba się średnio udało, no ale dobra. No ja nie lubię takich falowych gierek. To nie jest tak, że mi brakuje historii, po prostu niektóre gry mają taką specyfikę, że ja potrzebuję poświęcić uwagę, żeby mechanikę dobrze rozeznać, nie? I to jest raczej kwestia tego, że potrzebuję więcej praktyki. Dlaczego nie odpowiadasz na pytania widzów? No bo ja jestem strasznie wrednym streamerem, to jest... Odpowiadam tylko na takie pytania widzów, w których mogę użyć frazy "twoja stara". Moons of Madness. Nie, tylko nie VR. Powiedzcie mi, że to nie jest VR. Absolutely. Wiecie, jaka jest moja wymarzona gra? I trochę The Outer World... Outer Worlds? Jak to jest, kurde. I trochę Journey to Savage Planet trochę spełnia tą potrzebę, że lądujecie na planecie, jesteście tam sami, coś jak Marsjanin, i musicie sobie poradzić i uciec z niej. I w trakcie eksploracji odnajdujecie różne tajemnicze rzeczy, tak jak było w Subnautice. Subnautica była praktycznie spełnieniem moich marzeń, tylko że tam ta warstwa survivalowa była zbyt rozbudowana, a warstwa fabularna odrobinę za mało, nie? Żeby ten... I to są takie, że lądujecie na planecie, na której nic nie powinno być, a nagle odkrywacie jakieś stare cywilizacje i tak. Było parę takich projektów, które były blisko tego, ale one były takie niedopracowane. Jezu, całkiem jak Call of Cthulhu w kosmosie. Jezus! Macki zamiast siusiaka, to już gorzej być nie mogło. A, to jest gra w świecie Secret Legends. No, wiem, ten fankom... Wyjście z cienia. Się pewnie, po co was tu zebrałem. Już śpieszę z pomocą i wszystko wyjaśniam. Wciąż ośmieszają nas ci... Przecież siusiak to taka macka. No chyba, twój! Nie musisz się zwierzać do tego stopnia. Oj, kucharek. Śmiertelnicy, co mieszają nam szyki, nareszcie poznają nasz ból. Uknąłem bowiem niecny plan, stąd właśnie zaciśnięta pięść. I każde z was dotknie celów swych, jako jedna tej pięści. Tak totalnie się pogubiłem z Hearthstone'em, nie nadążam za tą grą, nic a nic. Co? W porządku. No to jeszcze raz. Choć plany nam poszły... Tak! Tym razem sięgniemy... Chyba świecą, nie? Nie! Toż więcej! Tak widzę, co... Ale mają świetny patent na robienie tych trailerów, bo one nie... Na pewno są pracochłonne, ale na pewno nie są super kosztowne, a wyglądają świetnie. Ja bardzo lubię taką formę opowiadania historii. Tak trochę z komiksu, odrobinę animacji do tego komiksu. Plus ścieżka dźwiękowa oczywiście nie musi być taka, bo ona jest taka satyryczna trochę.
ale to jest super forma takich cinematików. No więc pograłbym w Hearthstone'a, ale już nie wiem, o co tam chodzi. Za dużo tych dodatków i no, człowiek dostaje za dużo dodatków i marudzi. No, nie, tak szczerze mówiąc, to lubię karcianą mechanikę w grach single player, nie? Czy oglądałem anime? No nie jestem fanem, nie. Jak byłem młody, to nie do końca wiedziałem... Zaraz. No właśnie, jak włączałem anime, a byłem w wieku dojrzewania, to nie wiedziałem, czy to jest pornografia, czy to jest film dla najmłodszych. Do dzisiaj nie jestem tego pewny. To jest jakiś... Anime, każde anime to jest takie soft porno trochę. Dragon Ball to jest manga, ja czytałem Dragon Balla. Ale to też tam było dużo cycków i gołych tyłków i... Co przegapiłem? Whispers of Machine. O, zobaczcie, to jest też ten taki komiksowy rodzaj cinematika, który jest super... Whispers of Machine. A nie wiem, co to jest. Czy Miszerowi zabraniam oglądać anime? Słuchaj, dzieci w tych czasach nie oglądają anime, bo mają dostęp do Pornhuba po prostu z każdej przeglądarki, więc wiesz... Popularność tego gatunku raczej w najbliższym czasie powinna się zmniejszyć. Ostatnio kolegę mojego syna w szkole złapali na oglądaniu pornografii. Fantastyczne to było. Po prostu myślałem, że zdechnę ze śmiechu, jak o tym usłyszałem. 11 lat. Rodzice mu zabrali telefon. Pomyślałem sobie wtedy, kurde, nie na tym polega problem. Tu amputacja problem rozwiąże, wiadomo czego. Bing! No tak, to prawda. Za moich czasów nie było pornografii dostępnej, więc się oglądało Czarodziejki z Księżyca na stopklatce. Shit. Co to jest? Się fajnie strzelają. Fajne modele. Co to za ryba na nogach? Przepraszam, ryba to za dużo powiedziane. Jakaś płetwa na nogach. Ale fajne to. Plastyczne, podoba mi się. The Cycle to się nazywa. A to jest chyba jakiś kooperacyjny, znowu jakieś fale, o Boże, drogi. Nie lubię tych gierek, ale no może się trafi jakaś super dobra, nie? Oglądałem Aquamana ostatnio, mówiliście, że fajny i całkiem spoko, nie? Ale... O mój Boże! No muszę się Państwu zwierzyć, nie? To jest fajny aktor, fajny Jason Momoa, tak dobrze? I spoko, nie? Ale historia jest tak naiwna, jest tak przewidywalna i to prawie jakbym oglądał Arrowa, sezon 4 na Netflixie. Te ich rozmowy i... O Jezu! Proszę Państwa, niech ktoś Nolanowi da zlecenie na zrobienie kolejnej trylogii o Supermanie czy o kimś... Ale dobra, no z przyjemnością obejrzałem tego Aquamana. Fajny był. Ale też mój kolejny zarzut, za dużo efektów specjalnych. Ten cały Aquaman to chyba robili, kurde, na stole do animacji. Pod wodą jak pływają, to widać, że są twarze doklejone. Za 4 lata te efekty specjalne będą wyglądały jak... Nie wiem. Jak szopa z dykty. No więc, no ale obejrzałem z przyjemnością. No, fajne, nie? Fajne, ale tak potwornie naiwny, chyba najbardziej naiwny film z DC, jaki do tej pory miałem okazję zobaczyć. Natomiast Shazam jest jak najbardziej, ma prawo być naiwny, no bo jest taki, to jest taki bohater, który jest trochę, trochę ironii tam jest w nim. No. Taki, no bo to jest zabawny bohater, no.
Nie, tylko nie VR. Aha, VR mode included. No to jeszcze może się da pograć, ale... O, jest się statkiem! Kooperacyjnie. Trochę wygląda... No taki jest trochę cel shading, nie? Więc od razu się z Borderlandsem kojarzy. Na DC fajny serial powstał podobno na DC, tylko Legion o superbohaterach, o grupie superbohaterów. Przypomnijcie mi tytuł, bo dzisiaj czytałem trochę o tym. Vloga o tym nagram. Tylko zapomniałem tytułu teraz. Nie, to nie Legion, jakoś inaczej to się nazywało. Dead Cells. Kurde, nie grałem w to też, a wszyscy mówią, że jest super fajne. To jest... Doom Patrol. No, Doom Patrol ma bardzo wysokie oceny na tym, na Rotten Tomatoes. War Party, launch trailer. Okej. Okay. A wiecie, jak jeszcze mam takie marzenie? Żeby pograć RPGa w takiej stylistyce jak Age of Empires. Że takie mapy są, tylko że pełnego RPGa. Z umiejętnościami, z fajnym rozwojem postaci i fajną historią. Bo to nie może być trudne do zrobienia, nie? This land will crush you. Pośród różnych pomysłów na RPG. To chyba RTS jest, o ile się orientuję. Oglądałem na GDC, oglądałem RTS-a przez Polaków robionego na takich wyspach, które latają w powietrzu. I to fajnie wygląda. Ale to potem, kiedy się indziej wam opowiem, bo już zapomniałem tytułu teraz i... Czy dokończę Alexa? Nie dokończę. Alex byłby spoko, gdyby wyłączyć wszystkie dialogi. A nie mogę grać, żeby ich nie słuchać, nie? No i nie ma gry, w której dialogi byłyby nudniejsze niż w Eleksie. To jest po prostu niesamowite. No, this is Tropico 6. For the first time in the history of... Sekiro jest spoko. Jest tylko trochę trudne, ja tak... Ja wolę jednak łatwiejsze rzeczy. No, wampira jeszcze jakoś zniosłem, bo lubię wampiry. Tak, Tropico pewnie zagram, ale ja nie grałem w poprzedniej części. Dam radę w szóstkę? As Tropico's true leader, you're free to exploit its beautiful nature and resources. Since... Wiecie co, chciałbym, żeby na czacie była możliwość przyznawania rang takich też, że na przykład jest subskrybent, który często odpowiada na pytania na czacie, nie? I powinien mieć taką specjalną ikonę, odpowiadacz. W Anno grałem dosyć dużo na streamie. W 1800 grałem, we wcześniejszej części grałem. Są VIP-y, ale VIP-y to się za co innego dostaje. Nie, VIP nie oznacza tego. Chciałbym coś, co wyraźnie wskazuje, że ktoś na przykład odpowiada na pytania, ktoś jest złośliwy, na przykład znaczek złośliwości też. Od razu by operator pralki dostał. Może ktoś jeszcze.
as a true leader, it is up to you to build bridges, not a walls. Move your tropical. Fajnie by było, nie jakby były takie rangi. Connecting your islands through various means of transportation. No, rangi jak u Smurfów. Maruda, ważniak, siłacz. And once you have your people where you want them, make the world your souvenir shop. Znacznik obrażenia czyjejś matki. Nie, to ja mam taki znacznik. Na czole! Bam! Experience the ecstasy of robbery and looting and take what you like. To by było fajne móc dawać oznaczenia komuś na streamie w ten sposób, nie? Że nie dostaniesz timeouta, ale masz na przykład znaczek Marudy, nie? Na godzinę albo na dwie. Tu jest dużo jest takich fajnych funkcjonalności na czacie, które mogłyby być wprowadzone. Tylko to, wiecie, traci na znaczeniu, jak ktoś ma tam 200 tysięcy widzów, nie? Czy coś. No to nie będzie siedział i nie będzie klikał. Tak sobie myślę, że dla mnie taki limit sensownego streama to jest 2000 osób. Jak jest do 2000 osób na streamie, to jeszcze potrafię ogarnąć, zapamiętać ludzi i sobie poradzić. I jest z kim pogadać i w miarę się da to poprowadzić. The Darkman. Dobrze przeczytałem? Darkman? The Dark Pictures. Man of Medan. Medan? Nie wiem, co to jest. Właśnie włączenie submoda wcale nie przegania ludzi. Nie zdarzyło mi się, żeby tak było. Z reguły włączenie submoda powoduje, że subów jest więcej. Więc może powinienem to robić cały czas, ale... But for us in this game, the ocean is such a pivotal location where many, many of the important scenes happen there. It was important to find a way to do it and do it well. Animation plays a big part in developing a game that's on a sea surface. Obviously, we have the sea simulation. We have a boat that needs. To jest ta gierka. Dobrze myślę, to jest ta ekskluzja na PlayStation, czy ja coś totalnie. In order to get the characters behaving realistically on the boat, we tried various different techniques of motion capture. We had performances completed on a movable floor, and that simulated the rocking behavior of the boat. Właśnie cały czas jest potrzebny motion capture przy przenoszeniu postaci. Przydałoby się, żeby to AI robiło już w dzisiejszych czasach, że jakby ta fizyczność człowieka, żeby automatycznie była wykrywana, znaczy była przeprowadzana przez przez sztuczną inteligencję. No wszystko jest takie trochę dzisiaj... Dzisiaj wszystko jest takie jeszcze trochę siermiężne. Ale kiedyś, prędzej czy później, będzie coś fajnego w tej materii. Wiecie, tak naprawdę Google Stadia ma kilka dodatkowych plusów, oprócz tego, że to jest fajny sprzęt, że nie trzeba kupować i tak dalej, ma też swoje wady, ale jednym z głównych plusów jest to, że nie ma górnej granicy wydajności tej maszyny i deweloperzy mogą poszaleć. Sztuczna inteligencja bardzo mocno obciąża procesor, dlatego też nie stawia się na nią tak mocno we współczesnych grach, bo się liczy grafika i tak dalej, nie? A jeżeli będzie miejsce i na grafikę, i na sztuczną inteligencję, no to, no, więc moment, w którym to jest taki bardzo rewolucyjny. Nie to, że sobie pogramy bez sprzętu, bo to jest oczywiście istotne, ale to, że deweloperzy dostaną więcej możliwości, to jest bardzo znaczący krok. Ale tak naprawdę Google Stadia będzie mieć sens dopiero wtedy, kiedy będzie sieć na świecie ze 100% wydajnością, bez żadnych strat. A to jeszcze nie nastąpiło. Ale prędzej czy później to też się wydarzy. Prędzej czy później pojawią się rozwiązania, które dadzą 5G być może, ale może jeszcze nie. To jest przyszłość niewątpliwie. Zaraz Gimper tańczy. No to życzę mu powodzenia, ale to nie będę raczej oglądał, bo ja to tak nie ciągnie mnie do oglądania, jak ktoś tańczy.
Stadia ma dużą wadę, dla mnie może potwornie zahamować rozwój kart graficznych. Nie, nieprawda. Znaczy, wiesz co, no to jakby po co ci karta graficzna? Od tego trzeba zacząć, nie? Natomiast no, gry będą wyglądały coraz lepiej, no bo ten postęp, nie, który teraz jest ograniczony przez rozwój kart, nie będzie ograniczany, więc będą deweloperzy chcieli robić coraz ładniejsze gry, żeby ich gry lepiej się sprzedawały niż gry konkurencji. Więc no, być może ograniczy rozwój kart graficznych dla przeciętnych użytkowników, ale po co nam to? Po co nam są karty graficzne? Karty graficzne są nam po to, żeby gry wyglądały lepiej. A gry będą wyglądały lepiej jakby niezależnie od kart graficznych. To tak jakbyś mówił, że tam, nie wiem, wprowadzenie komunikacji miejskiej powoduje, że samochody się wolniej rozwijają albo coś, nie? To nie, no może to jest zła analogia, ale... O, to jest prezentacja nowego silnika. Znaczy, no, nowego Unreal Engine'a. Jeżeli chodzi o rozwój komputerów i technologii, to najważniejszy jest rozwój sieci obecnie. Ponieważ są pewne granice tego, jak można rozwijać komputery w zaciszu domowym, w sensie komputery osobiste, nie? Gdzieś jest granica, prędzej czy później. I jeżeli to się przeniesie, jeżeli się przeniesie całe to technologiczne myślenie do sieci i się będzie rozwijało usługi sieciowe, to nam się chyba bardziej przysłuży. To jest Unity? Aha, przepraszam. Tak, to Unity, przepraszam, pomyliło mi się, to Unity. Chociaż cholera wie, no, w którą, jak to pójdzie i jak to się potoczy. Może faktycznie jest tak, że rozwój takich sieciowych usług spowoduje zahamowanie rozwoju technologii, ale nie wydaje mi się. Aha, przez to, że zahamuje rozwój grafik dla detalicznego odbiorcy, to potem będziemy skazani tylko na usługi cloudowe. No możesz mieć rację, nie? Ale nie wiem, czy to jest dobry przykład i czy on jakby coś tam obrazuje, nie? Ale był taki czas, że karty graficzne sprzedawały się do kopalni bitcoinów, nie? I było bardzo duże zapotrzebowanie na karty graficzne i one się sprzedawały w zastraszającym tempie, więc no, jakby producenci sprzedawali więcej tych kart, ale efekt był taki, że karty podrożały. Nie? Więc no z drugiej strony, więc jakby gdyby spojrzeć na sprawę z drugiej strony, nie? Że duże zapotrzebowanie na karty graficzne powinno obniżyć ich cenę, okazało się, że to jest nieprawda, nie? Więc też mniejsze zapotrzebowanie na karty graficzne wcale nie oznacza podniesienie ich ceny, nie? Czy to będzie na YouTubie? Będzie. No, nie wiem, jakby analizuję sobie na spokojnie to. Rozmawiamy, to nie jest tak, że ja już mam wyrobiony pogląd w tej sprawie. Poza tym PlayStation i Xbox tak szybko nie odpuszczą. Już teraz się mówi o tym, że te 10,7 teraflopsa, które na start zapewni Google Stadia, że konsole najnowszej generacji będą miały większe możliwości. Wow. I can't believe this place is actually real. This makes no sense to me, Boston. But he might happen to be right.